Cataracta. Tak po cichu nazywam cię, bo jesteś taka odporna na strumienie moich łez. Przecież widzę, że twój gładki brzeg próbował pokonać nie jeden zew, lecz wyżłobił tylko lęk. A ja znam zaklęcia czar, który otworzy oczy temu, kto będzie chciał. Czar, który otworzy oczy temu, kto będzie chciał. Katarakta. Tak na imię ma. Walczy, choć nie rozumie nic, a twarda jest jak głaz. A kiedy wiem, że nie dosięga mnie, to w ogóle już nie boję się i wiem, że jest jej wygodnie tu, gdzie jest, choć boi przyznać się. Kata, kata, katarakta. 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 Cześć, z tej strony Zagi, witam Cię w moich skromnych progach. Dziś zagrałam piosenkę, która pochodzi z mojej epki UKE z 2013 roku. Piosenka nazywa się Katarakta. Jeżeli jesteście ciekawi, jak ten utwór brzmiał w takiej swojej pełnej, płytowej, aranżacyjnej okazałości, to odsyłam Was na serwisy streamingowe, bo od jakiegoś czasu cała epka UKE jest dostępna do odsłuchu również online. Bardzo się też cieszę, że w końcu mogę Wam powiedzieć, że ruszamy w trasę koncertową. Na razie są to takie pojedyncze koncerty, ale z dnia na dzień pojawia się ich coraz więcej. Całą aktualną listę znajdziecie na mojej stronie internetowej w zakładce koncerty. Na mojej stronie również znajdziecie informacje odnośnie biletów, jeżeli takowe są. Jak pewnie niektórzy z Was wiedzą, bo trąbiłam o tym na prawo i lewo, gdzie tylko się dało i wciąż trąbię, to dostałam się do półfinału Jarocińskich Rytmów Młodych i mam szansę razem z moim zespołem zagrać na kultowym festiwalu, jakim jest Jarocin. Z tych 30 zespołów, które zakwalifikowały się do półfinału, zostanie wybranych właśnie poprzez głosowanie tylko 5 artystów, z której jury wyłoni tego zwycięzcę, więc bardzo byśmy chcieli dostać się do tego finału. Także bardzo proszę Was o głosy. Link do głosowania znajdziecie w opisie tego filmu. Jeżeli napotkalibyście jakikolwiek błąd, bo to się zdarza, więc od razu mówię, mam na to sposób. Wystarczy, że skopiujecie link do głosowania do swojej przeglądarki i wtedy już wszystko naprawdę powinno działać. To jest sprawdzony sposób. Nie wiem, dlaczego tak się dzieje, ale tak się po prostu dzieje. Namawiajcie do głosowania swoich znajomych, bliskich, przyjaciół, sąsiadów, cały świat najlepiej, bo tych głosów naprawdę potrzebujemy bardzo dużo. Za dotychczasowe oddane głosy bardzo, bardzo, bardzo Wam dziękuję. Także to już chyba wszystko, co chciałam Wam powiedzieć. Jeżeli podobał Wam się ten film, to wiecie, co z tym zrobić. My widzimy się za tydzień. Zapraszam Was na koncerty. Głosujcie na mnie, żebym mogła zagrać z moim zespołem na Jarocinie. Wam życzę pięknego dnia. Do zobaczenia następnym razem, czyli za tydzień w poniedziałek, bo jak co poniedziałek na tym kanale pojawiają się nowe filmy. Nara!